wrócimy wszyscy po Forcie Boyard do domu, będą nas czekać nasze prace. No i chciałam się zapytać, czy trudna jest praca z gwiazdami, ze sławnymi nazwiskami, gdy na przykład proszą o jakąś kreację? Ja zawsze spotykałam się z dużym szacunkiem w stosunku do mojej osoby i myślę, że różnie to bywa. Nie chcę obgadywać, zdarzają się oczywiście gwiazdy, które gwiazdują, ale ja już jestem w takim wieku, że sobie mogę pozwolić i z takim dorobkiem na pewien wybór, z kim chcę pracować, a z kim nie chcę pracować. Nie ukrywam też, że powiem teraz rzecz bardzo niepopularną, że dla mnie od jakiegoś czasu moda jest niemodna. W związku z tym ja od mody troszkę odbijam. Ja się nią cały czas zajmuję, cały czas pracuję dla mojej marki, jakby cały czas nadzoruję to, co się dzieje w modzie. Natomiast jestem na takim etapie, kiedy przeszłam na stronę sztuki. I zawsze bardziej wolałam uprawiać tę modę, która jest sztuką, a dzisiaj uprawiam sztukę, do której mnie zainspirowała moda. A ponieważ tak się złożyło, zupełnie przez przypadek, to jest właśnie ta cudna pandemia, która zmieniła moje życie, że ta moja sztuka została natychmiast zaakceptowana przez krytyków i kupowana, dobrze kupowana przez kolekcjonerów, no to dało mi to takiego powera, dało mi takiego kopa. Ponieważ ja się, myślę, że kiedyś nawet na ten temat popełnię książkę, ja się trochę brzydzę sztuką, przepraszam, ja się trochę brzydzę ciuchami, szmatami, modą, od zawsze w zasadzie to było takim, ja z tego żyłam, ja to dobrze robiłam, osiągałam sukcesy, budowałam markę, ale sobie myślę, Boże, mi jest tak głupio, że jestem taka popularna, że ludzie chcą sobie ze mną zdjęcia robić, a ja robię tylko sukienki. Rychasz. Tak, ale dla mnie to jest tylko, dla mnie, nie wiem, religia, lekarze, wynalazcy, ludzie, którzy rzeczywiście robią jakieś fajne rzeczy trwałe, które mają wpływ na ludzkość, na społeczeństwo, na świat, ale nie sukienka. Ona oczywiście bawi, ale poszliśmy tak daleko w kwestii ubioru, wyglądu, cen, kosztów, jakie płacimy, nie tylko finansowych kosztów, ale emocjonalnych za modę, za fashion, że ja trochę od tego odbijam i staram się traktować to bardziej normalnie. No i to jest chyba moja taka w tej chwili idea fix, to jest sztuka i pisanie.